Więc tak, tam jest sklep, a tutaj jest, sami mi powiedzcie co, wrośnięte w drzewo. Witam wszystkich Odyn z tej strony w postaci dzika i w postaci cywilizowanej. Także dzień się zaczyna dobrym żartem, ja się uśmiałem z siebie przynajmniej. I to dobrze wróży na dalszą część dnia. Wolę w taki cywilizowany sposób teraz występować. I dzisiaj spróbuję przeorać jeszcze raz tą plażę, którą wczoraj orałem, tylko że tego na filmie nie było, bo wlazłem tam na chwilę. Plaża jest za mną, dokładnie tam. Zaraz wam ją pokażę. I zapiaszczenie było mega wielkie. Już wam pokazuję tą plażę. Ta plaża jest dokładnie tam. Tam za tymi łódkami. Dokładnie tam. Te drzewka. I facet mi mówił, że tydzień temu miał wodę do szyi, a teraz ma do miednicy. Także coś jest z tą miejscówką nie tak. Za duże zapiaszczenie, ale ja się nie poddaję i spróbuję jeszcze raz dzisiaj. No. Także takie buciory. A teraz się idę jeszcze dogolić, bo dzik mówi, że trzeba z nim skończyć. Także do zobaczenia, jak się już ogolę i będę na plaży. No już w miarę normalnie, nie? Chociaż jeszcze trochę jak dzik. Od razu się tłumaczę. Jakby ktoś pytał, czemu się golę maszynką do włosów, mam okropny zarost i wolę się ogolić w czymś takim, niż się poszlachtować jak świnia. I nie, to nie jest lokowanie produktu, bo tam już jedna osoba gada cały czas, że wszystko to jest lokowanie produktu. Słuchaj. Czy chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę w aucie swoich marzeń, które jest niezawodne i przepiękne? Kup Fiata, a gwarantujemy ci, że nie będziesz musiał z nim nic robić. Zapytasz, co z wnętrzem Fiata? Lepszego wykończenia nikt nigdy nie zrobił. To, że tapicerka zostawia ślady, to świadczy tylko o tym, że auto chce się z tobą związać. Polecam Fiata, naprawdę, najlepszy na podróże. Dobra ludzie, jestem na plaży. Ludzi ani jednego, ludzia ani jednego, może tak to powiem. Było trochę osób, ale już sobie poszły. A zaczęły wychodzić jakieś tam fanciury i jednak przy tym pasie, gdzie są te kamyczki, czyli nie ma tego zapiaszczenia takiego dużego, coś zaczyna wychodzić, także troszeczkę tu po brodze. Tutaj od brzegu do zanurzenia się po szyję trzeba przejść około 80-90 metrów. Tylko na tych 75 metrach jest za duże zapiaszczenie, żeby cokolwiek wyszło. Łaziłem wczoraj 20-30 minut, ani jeden sygnał, blaszka taka aluminiowa. Także nawet tego nie nagrywałem, ale dzisiaj postanowiłem właśnie tutaj wejść na ten piaseczek. Zaraz wam pokażę. No jak mi się teraz uda znaleźć... Nie, wszystko na to wskazywało, ale to będzie jednak kapsel. Znaczy wszystko wskazywało na srebrny pierścionek dość duży, ale będzie to głęboki kapsel. Albo aluminium. Nie wierzę, że to będzie pierścionek. No i już jest duże, więc to będzie na pewno jakiś brzydki aluminium. A już się chciałem cieszyć. O, kawał aluminium, śledź. Cholera. A biło jak pierścionek, do przez chwilę przynajmniej. Ale coś się przynajmniej dzieje, no. Sygnał 68, 71. Może w końcu jakieś 2 złote? O! To będzie 2 złote, 68. Co jest? Znikło? A taki ładny sygnał. Tu jest. I jest to na pewno nie 2 złote. A co to jest? Nie mam pojęcia. Jakieś aluminiowe dęko narośnięte.
dziadostwem. O, tu coś ładnie brzmiało. Chyba też śledź. Łyżka aluminiowa. A też sygnał jak na pierścionek srebrny 88. Ale duże aluminium zawsze tak będzie dawało. A ja widzę nieciekawą zgubę. Ktoś miał wpierdziel w domu. Ktoś miał wpierdziel w domu. Yeti. Chowamy. Idziemy dalej. Pięćdziesiąt jeden. Czyżby złotóweczka? W końcu jakaś gruba kasiorka? Kopnięte. O, pierścioneczek. A my... Miedziany pierścioneczek. Oj, kamusiek się rusza już. Ale śliczny. Go odłożę gdzieś, żeby się nie zepsuł już całkowicie. Albo nie idzie tu. Ale w końcu pierścionek. Jest do... ...54 znowu, 43. Fajny sygnał, 63 takie głębokie. Zobaczmy. Kopnięte. Dobra, widzę kabel. Widzę szkła pełno kabel. Już jeszcze? Nie, tyle. No to kabel mi spadł, ale odzyskam go jeszcze. Szkło nie wejdzie, ale mam na to sposób. O, i są teraz jedno małe. Raz, dwa, trzy. I tyle w temacie. 52, zawleczka. O. Nie wiem, czy wzięte, bo wszystko tam straja, jak nie wiem. Jest coś, czy nie ma nic? Coś jest, jakaś monetka. 50 groszy, który rok? 2014, i tak wygląda ta moneta już. Po 4 latach. Masakra. Pan Nowotko się do mnie uśmiechnął. Ale taki zjedzony, że szok. Który? 73. Ta moneta nigdy nie chciała wejść. Na razie tu. Kolejny fajny sygnał. Głęboki dość. Kopnięty. Koło pana Nowotnego wyspiemy. Pan Nowotko tu tutaj. No i co to takiego? Grosik. Myk. Dziękuję. Tutaj mam sygnał. 52, 51. Czekajcie, bo może to jest wykopane. Jakiś dziwny kawałek szkła i w zasadzie tyle. Tutaj mam sygnał 89, tylko że najpierw się tą 52 chcę zająć, bo jest mniejsza, a tamto na pewno nie jest to. Dobra, tutaj mam żyłkę, a to co to, ołów? Nie. Tu mam kawałek drutu, a tutaj teraz ten sygnał. Dziewięćdziesiątka pewnie jakiś. Na pewno nie pierścionek, ale chciałbym. Pierścionek srebrny, jest, obrączka, w końcu. Kurka mać. W końcu.
końcu coś fajnego, bo już... Ja byłem pewny, że to będzie jakaś badziewna blacha duża. O, w końcu coś fajnego. Mały pierścionek. Fajnie. O! Tu jest sygnał 48,53, może jakie 20 groszy. Zobaczmy. La, 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 la. Jest 10 groszy. Jest fajnie, jest coraz fajniej, cholera. Chyba tu jednak dłużej zostanę. Jak już tutaj srebro wychodzi, to niedaleko złoto jest. 48, takie płytkawe, ale małe. Chyba nie kopnięte. Kopnięte. Muszę to na brzeg wywalić. O, tam fajny sygnał jakiś był. 10 groszy widzę. Ale tu był fajny sygnał gdzieś. Ale to już na bank zawleczka. To nie ma opcji, żeby było coś innego. No gdzie jest to zawleczko? A nie, jednak blacha. Blacha na pół. Sardynek jakiś. Dobra, idziemy dalej. Dobra ludzie, fajnie się chodziło, fajnie się łowiło, ale muszę iść wam zgrać film i wrzucić, bo będzie znowu lament. Na Odyńcach przynajmniej. I tak, pokażę wam co tutaj znalazłem przez powiedzmy 2,5 godziny. Na pewno tutaj wrócę jeszcze dzisiaj po pochodzę. I tak, 3 pierścionki, 1 srebrny, 2 miedziane, trochę pieniędzy, klucz, belemnity, zawsze mówię belemnity, ja się często przejęzyczam, mam to do siebie, wpierony dziadostwa i tego typu rzeczy tutaj jest okropna ilość, naprawdę. Bardzo dużo szkła, które zresztą widzicie, jakieś, o to jest fajne, tutaj widać skład, filety z makreli, cebula, olej roślinny, sól. Smaczek z PRL-u, ale patrzcie jak fajnie przeżarty. Chodzi mi o to przede wszystkim, nie? Fajnie przeżarty aluminium od poruszania się z tymi falami cały czas. Dwa fajne fragmenty szkła, które sobie wezmę. Bardzo ładne. Potem się do akwarium może kiedyś do rybek gdzieś, do stilacza włoży. Żartuję oczywiście. Taki dziwny jakiś kamień trzykolorowy, czterokolorowy. No i wszystkie te pierdoły, co teraz widzicie. A teraz wam pokażę, jakie owoce tutejsza przyroda wydaje. I to jest to z ikony. Także idę tam teraz, to jest jakieś 200 metrów ode mnie. Podejdę tam i opowiem wam pewną historię. Czyli może nie historię, ale tutaj kolega przyjechał, widz, i opowiadał mi historię tutaj z dzieciństwa swojego, w zasadzie z dzieciństwa jego żony. Dobra, idę na miejsce. Ze śmieciami to chyba jest wszędzie problem. Więc tak, tam jest sklep, a tutaj jest, sami mi powiedzcie co, wrośnięte w drzewo. Niezłe, nie? Zgłaszamy czy nie zgłaszamy? To nie jest granat, tak jak myśleliście. Cholera, komarów tu pełno. Ale podobno, znaczy niepodobno, w tym lasku tutaj, troszeczkę dalej, przejdziemy się tam. 30 lat temu, widz mi to oczywiście opowiedział, ja sobie go nie zmyślam. 30 lat temu tutaj ten lasek cały, który jest teraz zarośnięty, wypełniony był łuskami, hełmami, wszelkiej maści dziadostwem po Niemcach. I tutaj 30 lat temu, o tutaj bardzo fajny nagrobek będziecie widać, czyli w sumie to jest pomnik, patrzcie. Zaraz do niego podejdę i wam pokażę i opowiem wam jedną ciekawą historię. Tu jest niemiecki krzyż. Cholera, tutaj już mało się zachowało tych
jakichkolwiek tam napisów, tylko że komarów jest bardzo dużo i tutaj w tych krzakach wszędzie, które są teraz właśnie za mną, jest pełno tych pierdół. Oczywiście ja tam nie zamierzam w ogóle czegokolwiek szukać, ale historia jest taka, że 30 lat temu pewien chłopak, który tutaj był takim malarzem, ale 30 lat temu tutaj w Polsce nic nie było i nie miał pędzelków. I przyszedł se tutaj do tego lasku, nie wiem czego szukać, ale właśnie znalazł te hałdy tych nieużytków, czy tam niewypałów, czy niewybuchów, czy już wybuchów. I z tych łusek, które zbierał, wypełniał te łuski końskim włosiem, zaginał i miał pędzelki, żeby malować swoje pierdółki. Taka ciekawa historia. No i ciekawostka, nie? I ponoć tu jest więcej takich rzeczy powrastanych w drzewa. Nie wiem, co to jest do końca, ale to nie jest granat. Tutaj bardzo dużo ludzi to widziało i to jest taka ciekawostka a propos tego miejsca. Dobra, tyle.